Im więcej mają przedsiębiorcy, najlepsi przedsiębiorcy, bo to przecież oni generują prawdziwy postęp, różnego rodzaju instrumentów, przy pomocy których mogą wygrywać konkurencję, tym lepiej. Ale ja od lat jeżdżę na forum do Krynicy, tam jest świeże powietrze, szybko z szylika wyparowuje ta wiedza, którą nabył poprzedniego wieczoru. Ja na przykład byłem na takim panelu, gdzie było kilku przedsiębiorców, którzy opowiadali o tym, jak dzięki temu, że osłabiło się euro, wzmocniła złotówka, oni przyjęli swoją niemiecką konkurencję. No ale na tym panelu siedziało tam 15 osób, bo wszyscy inni poszli na panel, gdzie przyszedł minister skarbu i opowiadał, jak on to będzie polską chemię prywatyzował. Ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystali słabość euro do przejęć w Niemczech, to właśnie ci najlepsi przedsiębiorcy. To dzięki nim jest szybszy wzrost gospodarczy, a nie dzięki tym, którzy, Jezus Maria, biorą paznokcie, patrzą, że kurs euro jest taki, ale najlepsi potrafią wykorzystać kurs euro, podobnie jak potrafią wykorzystać to, że tam mijają pomarańcze, a w tym samym czasie zużyją jabłka, prawda? No i co jest jeszcze istotne? Otóż ostatnio Stiglitz w jakimś wywiadzie powiedział coś, co notabene jest, proszę Państwa, zapisane w raporcie Narodowego Banku Polskiego z roku 2004 o przyjęciu euro. No dalibóg to nie Sławek Skrzypek, pewnie wtedy prezesem NBP-u, a w tym raporcie jest napisane, że przystąpienie do Unii Walutowej osłabia możliwość działania kraju w wypadku, gdy mamy do czynienia z asymetrią zjawisk gospodarczych. A więc tak, jeżeli dzisiaj nasze banki są bezpieczne, a te europejskie są niebezpieczne, to mamy do czynienia z asymetrią. A jak mamy do czynienia z asymetrią, to to, że mamy inny pieniądz, pozwala nam prowadzić inną politykę. Bo nie można prowadzić takiej samej polityki, jeśli chodzi o stopy procentowe, mając ten sam pieniądz, w stosunku do tych państw, gdzie banki są w dobrej sytuacji i do tych, gdzie banki są w złej sytuacji. No, z definicji, jak asymetria, to asymetria. No więc jeżeli rezygnujemy z tej suwerenności w podejmowaniu decyzji, to nie mówmy jednocześnie takiego argumentu, jaki w jednej z gazet padł w poniedziałek, że w strefie euro jest stopa procentowa 4,5, a u nas jest 6, więc abyśmy mieli euro, to byłoby lepiej. No bo jeżeli 4,5 jest lepiej niż 6, to Rada Polityki Pieniężnej była przedwczoraj, dlaczego nie obniżyła 4,5? Przecież ci sami faceci powiedzieli na konferencji poświęconej euro, tam jest fajnie, bo tam mają niższe stopy procentowe. Okej, proszę teraz o zgłaszanie się pytań. Proszę, tam na końcu. Pytanie na temat tego euro, ponieważ spotkałem się z argumentem, że euro odbywa się przestrzeni do wzrostu, że obniży koszty na przykład przewodowania, które też jakieś są. Więc jakby jedyną mniejszą kosztem będzie rozwija gospodarka. I tak to mam wątpliwości przykładu, który Pan podał. To znaczy wykupywanie przedsiębiorstw w Niemczech to jednak jest przejaw transferu kapitału z Polski do Niemiec. A ja czy jakby są zainteresowane tym, że w Polsce był przemysł i miejsca pracy. Także tutaj. Dobra, to zaczynamy od drugiego, czyli tego przewalutowania. To znaczy, że tak, ze Stanami Zjednoczonymi już nie będziemy handlować, z Chinami nie będziemy handlować, z Wielką Brytanią nie będziemy handlować, ze Szwajcarią nie będziemy handlować. Owszem, strefa euro jest naszym głównym odbiorcą, ale proszę zwrócić uwagę, że przesuwa się ciężar, bo coraz więcej mamy i będziemy mieli wymiany handlowej z Dalekim Wschodem. No więc trzeba by jeszcze było, no, może przejść na jena, czy nie, nie na juana, tak? I wtedy byśmy nie mieli problemu z przewalutowywaniem. Co do drugiej kwestii czy wątpliwości. Otóż jak polski przedsiębiorca płacący w Polsce podatki przejmuje swoją konkurencję w Niemczech, to wówczas płaci podatki również od tego zysku, co ma w Niemczech. To, że
przejmuje konkurencję zagraniczną, to może służyć mu ochronie miejsc pracy tu, w Polsce, w kraju. Bo jakby konkurent zagraniczny wzmocnił swoją pozycję, to mogłoby się okazać, że będzie więcej na globalnym rynku, na tym fragmencie globalnego rynku, który akurat jest w Polsce, sprzedawał swoich wyrobów i polski producent z niego wyleci, w związku z powyższym miejsca pracy straci. Ja odpowiadam na pytanie, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że to przedsiębiorca wie lepiej ode mnie, co robi. Owszem, może się pomylić, ale co do zasady, lepiej wie facet prowadzący swoje własne przedsiębiorstwo niż makroekonomista. Znowu Warren Buffett miał świetne powiedzenie dotyczące Wall Street, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie faceci w Rolls Royce'ach przyjeżdżają posłuchać, co mają do powiedzenia, a faceci tu przyjeżdżają tam metrem. Zadaję pytanie. Ja mam pytanie. Co się dzieje z kursem dolara względem złotówki? W momencie, kiedy w ciągu paru dni, w zeszłym tygodniu, kurs dolara skoczył, jak czytałem na portalu O2, o prawie 40%. Ja mam pytanie. Gdzie są wszystkie organy w Polsce i narzędzia stabilizujące zmianę kursu walut? I tak mam drugie pytanie. Jaka jest jeszcze perspektywa dla dolara, jak czy na chwilę nie zmienił kurs dolara? Zacznę od drugiego, łatwiejsze. Gdybym wiedział, to byłbym najbogatszym człowiekiem na świecie, nie wiem. A co do pierwszego, nie ma. I to dobrze, że nie ma. Pomysł taki, żeby stabilizować kurs złotego, jest równy pomysłowi, żeby stabilizować kurs pomarańczy. Pieniądz w swojej istocie był towarem. Dzisiaj pieniądz nie jest towarem, bo mamy pieniądz fiducjarny, ale mechanizmy dotyczące funkcjonowania rynku walutowego z całą pewnością powinny zostać takie same. To znaczy, jak kiedyś mogliśmy wymienić jeden pieniądz na drugi, czyli złoto na srebro, według ich wartości rynkowej, to dzisiaj niech będzie wolno wymienić dolara na złotówkę według ich aktualnej wartości rynkowej. Proszę zwrócić uwagę, że kurs dolara do złotówki się zmieniał przez 3 dni, no ale od wczoraj znowu dolar pikuje w dół, już nie jest tam po 3,2, tylko po 2,70. Dzisiaj przeczytałem w gazetach, tak jak wszyscy panikowali w poniedziałek, rany boskie, co to będzie z tymi kredytami, ludzie nie dadzą sobie sprawy, nie dadzą rady ze spłatą, dzisiaj czytam na portalach, kredytobiorcy odetchnęli. Jedna może tutaj rada. Kredyt się bierze generalnie co do zasady w tej walucie, w której się zarabia. A jak się bierze w innej walucie, to znaczy się spekuluje. No jak się spekuluje, to mój Boże, no, to tak jak to, będzie pan płakał, że ktoś poszedł do kasyna i przegrał? No ale mamy przykład mojego brata, który jest przedsiębiorcą i ściąga sprzęt, który potem dystrybuuje na Polskę, w dolarach. W momencie, kiedy on wie, że szukają się jakieś perspektywy wzrostowe czy zniżkowe, może odpowiednio reagować, w perspektywie planować jakieś rzeczy. W momencie, kiedy mu dolar skoczył ogromnie, to on spanikował, bo mówi, mój Boże, co ja teraz robię? Bo się nie skodziował. Trzeba było kupić kontrakt. No, tak, bo pan, jak się prowadzi operacje w walutach na różnych rynkach, to najlepiej jest mieć przedsiębiorstwo, które część eksportuje, część importuje. W związku z powyższym wtedy wychodzi na zawsze na zero. A jak się tego nie robi, to trzeba się schedżować na jakimś kontrakcie terminowym na walutę. Panie doktorze, ja bym chciał wrócić do tego kryzysu, jeśli można. Nie ma co wracać, on to, co pan powiedział, no to jedna z teorii, powiedzmy, być może najprawdziwsza, ale tych teorii jest mnóstwo, a ja tak jakoś czytam, słucham i brakuje mi tego jednego ostatniego słowa, tak jak pan powiedział. Gospodarka oderwała, zaczęła być wirtualną, prawda, na komputerze oderwała się i tak dalej od rzeczywistej. Pan to wie, pan podawał